Cześć, z tej strony Hydra w sweterku i dziś zapraszam Was na profesjonalną prezentację garnków, a dokładniej naczyń, a jeszcze dokładniej mówiąc to waz greckich, starożytnych takich. Mamy geometryczne, czarno-czerwono-figurowe, kratery, lekyty, amfory, kliksy, a to wszystko w promocyjnej cenie. Zachęcamy jednak do subskrypcji i zostania klubowiczem, bo przy piątej przesyłce ta nagryjka gratis, a wszyscy nasi członkowie mogą wygrać pobyt w sanktuarium Asklepiosa w Epidauros dla całej rodziny, albo pakiet VIP, przepowiedni od wyroczni delfickiej. Nie czekaj i skorzystaj z okazji już dziś, w telezakupach. Hermes. Dobra, ale co to są za rzeczy? Czym to się w ogóle różni? O co chodzi z tymi stylami i że niby w jakichś naczyniach? Jest coś ciekawego? Tak, no i jak to się w tym nie zgubić? A dodam, że jest tego wszystkiego jeszcze więcej. Ale nie martwcie się, bo w tej opowieści zabieram Was do fascynującego świata greckiej ceramiki, jej malarstwa, form i dekoracji. Pamiętajcie proszę, że jest to naprawdę obszerny temat, więc skupię się na jego pewnych wybranych aspektach. Tak więc zapraszam Was serdecznie do spojrzenia na starożytność, ale z perspektywy historii sztuki. Powiedzcie mi proszę, o czym myślicie, gdy słyszycie waza grecka? Może są to kolory, czarny lub czerwony, albo na przykład konkretny przykład, jak Achilles i Ajax grający w kości, albo może ruszający się w postacie z bajki Herkules? Dajcie znać o tym w komentarzach. Ale no właśnie, bo dlaczego w ogóle warto o greckiej ceramice rozmawiać? I odpowiedzi na to pytanie jest kilka. Z jednej strony możemy mówić o rozwoju samych form, o mnogości różnych typów naczyń i do czego one służyły starożytnym Grekom, a to daje nam pewien obraz o codzienności tych ludzi i obiektach, które, cóż, były używane do przechowywania biżuterii, jak na przykład pyxis, czyli pojemnik w kształcie walca z przykrywką, albo krater, w którym rozcieńczano wino. Z drugiej zaś strony możemy spojrzeć na ceramikę grecką z perspektywy tego, co się na niej znajduje, czyli dekoracji oraz jej rozwoju. W końcu zaś sprawa, o której można pomyśleć, to ci, którzy to tworzyli. Bo, a jakże, do czasów współczesnych przetrwały imiona niektórych twórców waz. Zacznijmy jednak od tych w stylu, który jest absolutnie moim ulubionym. I nie tylko dlatego jest pierwszy, ale to także najstarszy w tym opowieści. A jest to okres geometryczny, a wazy z tego czasu powstawały od IX wieku przed naszą erą do niemalże końca VIII wieku przed naszą erą, z dominującymi warsztatami na terenie Attyki. I pewnie myślicie, jejku, ale starocie! I zupełna nuda. Jednak zaraz zobaczycie, że nic nudnego w tym nie ma. Bo na przykład najbardziej charakterystyczne i zjawiskowe przykłady reprezentujące wazy z tego czasu to tak zwane wazy dipylońskie. I z nimi związanych jest kilka ciekawych spraw. Bo po pierwsze są ogromne. I to naprawdę duże, bo osiągały wysokość nawet do 2 metrów. Po drugie nie miały dna. Po trzecie, zakopywano je częściowo w ziemi, po kolejne były używane w kontekście grobowym, gdzie czyniono rytualne libacje, a ich nazwa pochodzi od miejsca, w którym zostały znalezione, czyli Bramy Dipylońskiej w Atenach, gdzie znajdowała się nekropola. I na przykładzie waz dipylońskich warto zwrócić uwagę na kilka cech. Mamy na nich zarówno ornamenty geometryczne, jak na przykład poziome linie, szachownica, zygzaki, kropeczki, jak i figuralne, ludzi i zwierzęta. Ułożone są one w pasach, które okalają całe naczynie i zwracam Wam uwagę tutaj na dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, pasy, na których są sceny z ludźmi, znajdują się na brzuścu naczynia i tutaj są one podobnej wysokości, nałożone, jeden ponad drugim, oddzielone geometrycznym wzorem. Jednak wraz z rozwojem dekoracji malarskiej was pas ten będzie zajmował coraz to większą przestrzeń, zaś dekoracja geometryczna będzie zanikać.
Druga sprawa, o której chcę Wam powiedzieć, to horror vacui. W historii sztuki jest to bardzo popularny termin, a oznacza on nic innego jak strach przed przestrzenią. I to, co widzicie na przykładzie tej wazy, to znaczy sposób zakomponowania, a właściwie nagromadzenia różnych elementów, to właśnie to. Czyli ów strach przed pustą przestrzenią. Nawet najdrobniejsze miejsca są tutaj zakropkowane. Przeciwieństwem tego jest amor vacui, gdzie tej wolnej, pustej przestrzeni jest zdecydowanie znacznie więcej niż tu. Innym przykładem ciekawej kompozycji wazy geometrycznej jest ta ceramika tutaj. Bo na przykład pas w części brzuźca, gdzie znajdują się uchwyty, jest złożony z takich segmentów wypełnionych ornamentami. Możemy je określić jako metopy. Tutaj przyjmują one kształt zbliżony do kwadratu, w którym znajduje się ornament albo pasowa kompozycja. A porównując tę wazę z pierwszym przykładem, to tutaj wprowadzona jest także dekoracja pionowa, właśnie na tym oto pasie. Okej, ale co takiego jest przedstawione wśród tych szlaczków? Z jednej strony jest scena opłakiwania zmarłego z płaczkami, wyrywającymi sobie włosy, z poniżej ukazanym pochodem wojowników i rydwanów. I może to się odnosić do igrzysk ku czci zmarłego. To jest pierwszy typ scen, czy też motywów, jakie pojawiają się na wazach z tego okresu. Drugim jest zaś przedstawienie okrętu, wojowników i bitwy. I nie mogę się tutaj powstrzymać, aby chwili nie poświęcić przedstawieniom wojowników. Bardzo syntetyczni, prości, złożeni z kształtów, ale gdy na nie patrzymy, to widzimy sylwetkę człowieka, próbę oddania jej proporcji czy nawet ruchu, jak ten tutaj pochylony łucznik. Albo bardzo urzeka mnie to, jak przedstawiono tych panów z tarczami. Jakby patrząc na nich, odczuwa się, że są oni za nimi skryci, że pokrywają one część ich ciała, ale z drugiej są bardzo z nią scaleni, jakby stanowili z nią jedność, a ona tym samym była ich przedłużeniem. No, nie wspomnę też o tych zwierzętach, o oddaniu charakteru ich postaci, ale i sposobie ukazania kilku tych istot, jak na przykład tych trzech koni. Choć tutaj ich ciała zlały się w jedno i są to po prostu powielone głowy i nogi, ale jest coś w tych wizerunkach, co po prostu fascynuje. Ale, wazy geometryczne, które Wam pokazałam, to naprawdę znakomite przykłady rozwiniętego stylu i pochodzą z późnego okresu. No i po prostu robią wrażenie. Jednak zobaczcie także na inne przykłady naczyń stylu geometrycznego, jak na przykład te tutaj, gdzie dekoracja jest złożona wyłącznie z różnych wzorków, okręgów, kresek z motywem meandra i a jakże. Wszystkie one są ułożone w okalające naczynie pasy, z pewnym ciekawym wariantem, gdzie jeden z tych pasów ma formę okienek z ornamentami. I to jest właśnie dowód na to, jak bogaty repertuar form, pomysłów na tą ceramikę pojawia się właśnie w tym okresie. A można to chociażby pokazać, porównując kilka przykładów ceramiki geometrycznej. I oczywiście od razu uderza nagromadzenie wzorów, jak cała powierzchnia naczynia jest zapełniona wręcz szlaczkami i gdy ogląda się to na żywo, to ach, jest to po prostu fascynujące i hipnotyzujące. Zwróćcie także uwagę, jak różną rolę pełni tutaj szerokość czarnych pasów, od dominacji, takich mocnych akcentów na naczyniu, choć te ornamentalne pasy są tutaj bardzo wyważone i eleganckie, do niemalże zredukowanych lub wyłącznie pojawiających się na stópce. I nie mogę się powstrzymać od pokazania Wam jednej z charakterystycznych waz z tego okresu, czyli Pyxis z pokrywką z konikami. I no nie tylko dekoracja geometryczna pojawia się na naczyniu, ale także na ciele tych koników. Dokładniej na ich torsie jest przestrzeń, takie właśnie okienko z dekoracją z linii i kół. Kompozycja pasowa, horror vacui, geometryczne ornamenty, w późniejszym okresie sylwetki ludzi i kontekst funeralny waz dipylońskich. Słuchajcie, o geometrycznym malarstwie wazowym można powiedzieć jeszcze więcej. Chociażby zaglądając do ich
protogeometrycznych poprzedników czy jeszcze wcześniejszych wyrobów ceramicznych. Ale w zakresie waz greckich wykształciło się jeszcze kilka interesujących stylów, o których chcę Wam dzisiaj opowiedzieć. Jednym z nich jest tak zwany styl orientalizujący, który pojawił się w okresie archaicznym. Tutaj wazy powstawały od końca VIII wieku przed naszą erą do około 600 roku przed naszą erą. I to, co jest dla nich bardzo charakterystyczne, to motywy zwierzęce, pantery, lwy, ale i fantastyczne, mityczne istoty. Gryfy, sfinksy, syreny i... Tutaj dodam, że antyczne syreny oprócz pięknego głosu wcale nie mają więcej wspólnego z Arielką, ponieważ były one ukazywane jako hybrydy ptaków i kobiet. No ale oprócz zwierząt i fantastycznych istot, takie naczynia ozdabiano motywami roślinnymi, kwiatami lotosu, palmetami, rozetami czy motywami spirali albo kropeczkami. Oprócz tego pojawiają się także motywy mitologiczne czy sylwetki ludzkie. I pewnie się zastanawiacie nad tą nazwą. Styl orientalizujący, a odnosi się ona do orientalnych, zaczerpniętych ze sztuki Bliskiego Wschodu, a także i Egiptu motywów. I powiem tak, jeśli w muzeum zobaczycie taką lub taką wazę, to właśnie jest bardzo charakterystyczna ceramika orientalizująca, a dokładniej zwierzęca ceramika korynska, gdzie w pasach okalających naczynie znajdują się sylwetki tych istot, a pomiędzy nimi geometryczne i florystyczne ornamenty. Tutaj także w licznych przykładach mamy do czynienia z horror vacui, czyli zapełnieniem niemalże całej powierzchni dekoracją. Oczywiście na przestrzeni lat i rozwoju ceramiki w tym stylu zmieniały się pasy zdobiące brzusiec od wielu do zredukowania ich liczby do pojedynczego, dominującego. Jednakże to, co pozostało niezmienne, to bardzo gęste wypełnienie przestrzeni pomiędzy głównymi przedstawieniami zwierzęcych sylwetek i pewna rytmiczność czy regularność malowanych motywów. I słuchajcie, oglądając tę ceramikę, nie sposób przejść obojętnie i nie zachwycić się tym, jak zostały ukazane zwierzęta, z jaką precyzją uchwycono ich kształt za pomocą plamy koloru i rysunku, a z drugiej strony od razu dostrzegalny jest ich ozdobny, powtarzalny charakter dekorujący powierzchnię naczynia. W przypadku ceramiki orientalizującej pojawiają się dwie ważne informacje. Po pierwsze, Korynt jako najważniejsze miejsce jej produkcji. To właśnie motywy dekorujące tego typu wazy, jak i sposób ich wykonywania wpłynął na inne ośrodki produkcji, jak na przykład ceramikę attycką. I już Wam mówię, o co tutaj chodzi. Początek VII wieku przed naszą erą to zmiana techniki zdobienia waz. W okresie geometrycznym zarysowywano kontur i wypełniano go jak na przykład tutaj. Ceramika orientalizująca Koryntu to także tak zwana technika czarnofigurowa, która polegała na pomalowaniu danego elementu, a następnie zaś wyryciu w nim konturu czy innych szczegółów. Co więcej, po wypaleniu takiego naczynia także dokonywano retuszu, czyli nakładano inny kolor, jak na przykład czerwień, purpurę, a także biel, nawet żółto-pomarańczowy. I chyba najbardziej pięknym i kolorowym przykładem będzie tutaj waza, na której ukazano m.in. walczących hoplitów, jeźdźców na koniach, a także sceny polowania na dolnym pasie. I tylko zobaczcie, jak zostały przedstawione owe postacie. Kontur rysunku zaznaczający sylwetki, ich szczegóły wyryte. Nawet mamy tutaj zaznaczoną strukturę wnętrza tarcz wojowników. Wewnątrz rysunku zaś czerwone, purpurowe, białe retusze. Co więcej, nawet jeśli mamy nałożone na siebie kształty, czy to hoplitów, czy to koni, to zostały one namalowane odmiennymi kolorami, co pozwala na łatwiejsze rozpoznanie ich sylwetek. Jest jeszcze jedna ciekawostka związana z tą wazą. Znajduje się na niej scena sądu Parysa, która uznana jest za jeden z najstarszych tego typu wizerunków w sztuce starożytnej Grecji. Ja wiem, ten fragment jest
no brakuje tutaj dość sporego fragmentu, więc jak badacze uznali, że może to być sąd Parysa? Jest to bardzo proste i już wam mówię jak. Po inskrypcji, a dokładniej kilku imionach. Athanaja, czyli Atena, fragmentarycznie zachowane afro odnoszące się do Afrodyty oraz Al-Dziura-Os przy postaci mężczyzny. Atena, Afrodyta, fragment włosów innej postaci, jakiś szlaczek i mężczyzna z napisem Al-Os. Uwierzcie mi, to jest naprawdę wiele poszlak, bo ten facet to Aleksandros, czyli Parys. I teraz to oczywista sprawa. Parys, trzy boginie, Hera się zupełnie nie zachowała oprócz fragmentu fryzury, a ten szlaczek to będzie zakończenie Kadyceusza Hermesa, jego atrybutu. Proste? Proste. Więc mamy tutaj typową scenę sądu Parysa, gdy Hermes prezentuje trzy boginie. Okej, ale czy tego typu waza to też jest malarstwo orientalizujące? No nie mamy tutaj zwierzątek. Widzicie, ten zabytek jest jednym z niewielu zachowanych, który reprezentuje tak zwany styl polichromowany. Mówiąc inaczej, styl wielobarwny? Jest to pewna grupa obiektów ceramicznych, która powstała około połowy VII wieku przed naszą erą i była szczytowym osiągnięciem malarstwa warsztatów korynckich. Jednak znaczną popularnością cieszyły się jednak wazy z motywami zwierzęcymi i mówiąc wprost, to właśnie one zdominowały rynek ceramiki tego czasu. Były modne, były lubiane, a ich wpływ zobaczycie za chwilę. No właśnie, bo co się wówczas działo w Attyce? Myślę, że warto zwrócić na to uwagę, ponieważ kiedy we wczesnym okresie archaicznym w Koryncie rozwijały się owe zwierzątkowe naczynia, to wyróżnia się wśród attyckiej ceramiki tak zwaną ceramikę protoattycką. Gdy na przykład spoglądamy na jej wczesne przykłady, to zauważalne są jeszcze cechy ceramiki geometrycznej, ale z bardziej swobodniej potraktowanymi formami czy ornamentem, jak chociażby w pojawiających się dekoracjach spiralnych, przypominających fale, motywach florystycznych czy ornamentach zwierzęcych. W ceramice protoattyckiej pojawiają się także motywy mitologiczne. I pokażę wam dwie wazy z takim tematem, która mogła powstać wcześniej i tutaj nawet bez spoglądania na datowanie tych obiektów jesteśmy w stanie od razu to określić. Wystarczy spojrzeć na technikę malowania. Sylwetki postaci na pierwszej wazie wskazują na dawniejszą technikę. To jest zastosowanie konturu i wypełnienie go czarnym kolorem. Zwróćcie uwagę na to, w jak ekspresyjny sposób została ukazana sylwetka tego mężczyzny, jak zarysowano napięte ciało, jak malarz przedstawił moment skoku. W przypadku zaś drugiej wazy od razu zauważamy wyryty rysunek i ciemnoczerwone retusze, co wskazuje na późniejszą, czarnofigurową technikę właśnie z zastosowanymi retuszami. I tak, pierwsza waza powstała około 650 roku przed naszą erą, druga zaś 615. Porównując te dwie wazy, widzimy także kropeczki, zygzaki, rosety, które wypełniają przestrzeń pomiędzy postaciami ludzkimi czy zwierzęcymi, które były charakterystyczne dla ceramiki tworzonej w Koryncie. I to jest właśnie dowód na wpływ innego ośrodka, motywów modnej wówczas ceramiki na inne miejsce jej wytwarzania. Ale, ja tu się rozwodzę nad rysunkiem, a pewnie czekacie na to, aby się dowiedzieć, co właściwie zostało przedstawione na tych wazach. Na starszej scena zdobiąca szyjkę to moment z opowieści Odysei Homera, gdy Odyseusz wypalił oko cyklopa Polifema. Pod nią widzimy pas z przedstawieniem walczących zwierząt, a poniżej największa dekoracja zdobiąca brzusiec, także pasowa, to mitologiczna scena z Gorgonami, Ateną i Perseuszem. I tylko spójrzcie na te uroczo uśmiechnięte główki Gorgon i te węże przy nich. No jak to nie lubić ceramiki z tego okresu? No, moi drodzy, nie da się nie lubić tej ceramiki.
Z kolei zaś na drugiej, późniejszej wazie także widoczne są wizerunki Gorgon, ale opracowane już w zupełnie inny sposób. Ze skrzydłami i głowami z brodami, wystawionym językiem, ostrymi zębami i niezwykle wręcz hipnotyzującymi oczami. I tutaj zwracam Waszą uwagę na to, że zarówno Gorgony na starszej wazie, jak i te mają głowy, jak i tors ukazany en face, od frontu, zaś reszta ciała przedstawiona jest z profilu. Frontalizm w malarstwie wazowym wcale nie jest sprawą tak powszechną. Oczywiście, odnajdziemy go w pewnych motywach jak oczy i głowa Gorgony, głowa sowy, także konie w zaprzęgu bywają pokazywane en face, ale dominującym sposobem przedstawienia postaci, czy to ludzkich, czy zwierzęcych, będzie ujęcie profilowe albo 3/4. W przypadku tej ceramiki warto zwrócić uwagę także na scenę, która zdobi szyjkę naczynia. A jest to nikt inny jak Herakles pokonujący centaura Nessosa. W dodatku obydwaj panowie są podpisani. Dwa pokazane przeze mnie naczynia to amfory, które służyły do przechowywania płynów, np. wina lub oliwy. Te jednak są szczególne, ponieważ były, podobnie jak wazy dipylońskie, używane w kontekście funeralnym, a ich wysokość to ponad metr. Starsza ma około 122 cm, zaś ta późniejsza 148, o ile dobrze zapamiętałam te wymiary. Nieważne, idziemy dalej. W momencie, gdy następuje dojrzały okres archaiczny, gdy tworzone są wizerunki kor i kurosów, o których opowiadałam Wam w krótkiej historii rzeźby greckiej, warsztaty attyckie zaczynają dominować w produkcji ceramiki. I to właśnie wówczas, od VI wieku przed naszą erą, dostrzegalny jest ogromny rozwój form waz. Różnorodne amfory do przechowywania płynów, kratery do mieszania wina z wodą, kliksy do picia owego wina, pyksis do przechowywania biżuterii, lebesgamikos do rytuałów weselnych. No, naczyń można powiedzieć na każdą okazję i naprawdę ich nie zabrakło. Jednak to, co jest tutaj także istotne, to technika, czyli rozwój czarnofigurowego malarstwa. Oczywiście było to zauważalne już nieco wcześniej w malarstwie protoattyckim, na przykład na tej wazie, tak zwanej wazie Nessosa, która swoją nazwę wzięła od sceny zdobiącej szyjkę. Jednak to właśnie dojrzały okres archaiczny. To czas, gdy tego typu malarstwo osiąga swoją świetność. Także owe wyroby przestają być anonimowe, ponieważ artyści podpisują się na nich. Zarówno mamy tutaj podpisy malarzy, jak i garncarzy. Jednym z nich jest Sofilos, jedno z najstarszych imion twórców greckiej ceramiki. I to jest jego waza z około 580-570 przed naszą erą, którą ten pan pomalował. Widzimy wciąż kilkupasową kompozycję dostosowaną do kształtu brzuźca naczynia. Na górnym pasie ukazany został pochód bogów. Postacie te są podpisane, więc z łatwością można je zidentyfikować. Mamy tutaj Tetydę, Okeanosa, Artemidę, Hermesa, Apolla i oni są na wspaniałych rydwanach. Tutaj doskonale widać czarnofigurową technikę z wyrytymi konturami i w dodatku z retuszami w purpurowych i białych kolorach. No, wy mnie dobrze znacie, już wy mnie zdążyliście poznać, że ja zawsze zachwycam się sposobem przedstawiania zwierząt w sztuce starożytnej, więc widzimy te 4 konie przy zaprzęgu. Niby ich sylwetki są nałożone na siebie, ale od razu jesteśmy w stanie je rozpoznać poprzez pewną dynamikę, zróżnicowanie ich póz i oczywiście kolorowe retusze. Na dolnych pasach zaś sceny ze zwierzętami, rytmiczne, powtarzalne, ornamentalne. Ale no zobaczcie tylko na tego cudownego lwa i jego uroczy pyszczek. A tak między nami to muszę przygotować materiał o starożytnych zwierzątkach i pokazać Wam ich fascynujący świat w sztuce. Okej, ale na przykładzie tego naczynia trzeba powiedzieć o pewnej istotnej sprawie, a właściwie braku czegoś.
O ile naczynia ze wcześniejszego okresu archaicznego pod wpływem ceramiki korynckiej i jej ozdobności miały liczne wypełniacze pomiędzy postaciami, tutaj tego nie ma, co jest efektem stopniowego zanikania ich i tworzenia własnego języka artystycznego przez attyckie warsztaty i ich mistrzów. A skoro o mistrzach, to tutaj znajduje się właśnie podpis Sofilosa, który to był autorem malarskiej dekoracji. I co ciekawe, ta inskrypcja Sofilos me grapsen oznacza Sofilos mnie wypisał, narysował, tak jakby to właśnie to naczynie wskazywało na to, kto je wykonał. Ale słuchajcie, przykład, który jest absolutnym hitem, mistrzostwem pierwszej połowy VI wieku przed naszą erą, to waza François, malarza Clitiasa i garncarza Ergotimosa, która jest niesamowita pod względem dekoracji i mnogości mitologicznych motywów, gdzie każdy z pasów przedstawia zupełnie inną historię, choć są one ze sobą połączone. Każda z postaci jest podpisana, więc ich identyfikacja jest możliwa od razu. Tak więc na górnym pasie jest polowanie na dzika kalidońskiego, gdzie byli Peleusz, Meleager i Atalanta, Amazonka, jedyna kobieta w ekipie myśliwych i ją można rozpoznać nie tylko po inskrypcji, ale i jasnym kolorze skóry, co było typowym ukazaniem w ceramice postaci kobiecych, męskie zaś mają ciemniejszą skórę. Poniżej zaś wojna trojańska i igrzyska ku czci zmarłego Patroklosa. Ta scena jest na przykład opisana w Iliadzie. Cała jedna pieśń jest właśnie temu poświęcona. Niżej wesele Peleusa i Tytydy, a jeszcze niżej zaś ponowne wydarzenia z wojny trojańskiej. Tak więc mamy tutaj pewną opowieść o Peleusie, jego weselu z Tytydą. Dodam tylko, że to właśnie podczas niego bogini niezgody Eris wrzuciła jabłko niezgody i boginie kłóciły się o tytuł najpiękniejszej, a potem był sąd Parysa i z tego wszystkiego wybuchła wojna trojańska. No, olimpijska drama, a potem ludzka wojna. W dużym skrócie. Oraz motywy związane z wojną trojańską. To naczynie jest dekorowane w każdym możliwym miejscu, zaś repertuar form, jak sami widzicie, jest niezwykle bogaty i przede wszystkim mitologiczny. Z tą wazą wiąże się także ciekawa historia. Została ona odnaleziona w 1845 roku, potem wystawiona w Muzeum Archeologicznym we Florencji i cieszyła się takim zainteresowaniem i tłumy po prostu przychodziły, aby ją zobaczyć, że strażnik jednego dnia się po prostu wkurzył i ją stłukł. Już miał po prostu dosyć tego wszystkiego. Ale w 1900 roku 638 fragmentów zostało poddanych rekonstrukcji i złożonych, zaś ubytki uzupełniono gipsem. No i tak się prezentuje ona dziś. Absolutnie musicie poznać także tę wazę przypisywaną malarzowi garncarza Amazisa, która jest interesująca z uwagi na dekorację. Mamy na niej ukazane sceny z kobietami, które przędą tkaninę, to jest przedstawione na brzuścu. Ale spójrzcie, jak dekorowany jest górny pas, znajdujący się pod szyjką. Zobaczcie tylko, jak pięknie zostały przedstawione tańczące kobiety, na ich rytmiczny układ, sposób, w jaki połączone są ręce, bo one trzymają się za dłonie, ale gdy oglądamy tę scenę z góry, to wyglądają one jak taki zygzak wokół szyjki. No po prostu przepiękna, cudowna, przemyślana kompozycja. Innym znakomitym przykładem mistrzostwa malarstwa czarnofigurowa jest twórczość Eksekiasa z drugiej połowy VI wieku przed naszą erą, który to jest twórcą chociażby naczynia ze sceną Ajaxa i Achillesa, grającego w kości, gdzie naczynie to ma na brzuścu takie okienko ze sceną figuralną. Postacie ujęte z profilu, będące swoimi lustrzanymi odbiciami, sposób rozplanowania kompozycji jest doskonały, bardzo wyważony, harmonijny, statyczny, a jednak z pewną dynamiką w postaciach, ich ukośnych kierunkach, widocznych w pochylonych ciałach mężczyzn czy układzie włóczni. Tymże Eksekias był absolutnym mistrzem kompozycji malarskiej w ceramice, moim zdaniem dowodzi nie to naczynie, a zupełnie inny przykład.
wnętrze wykonanego przez niego kyliksu ze sceną leżącego Dionizosa na statku. Od bóstwa dodatkowo wyrasta winorośl, a liście, owoce, gałęzie tego drzewa dostosowane są do okrągłego wnętrza naczynia. A żeby tego było jeszcze mało, to artysta przedstawił także pływające w wodzie delfiny, które znajdują się poniżej statku i cztery tak wyskakują z wody i unoszą się w powietrzu. W dodatku dwa z nich są namalowane innym kolorem, białym retuszem, podobnie jak żagiel. Mamy tutaj więc nic innego, jak bardzo ciekawie zakomponowaną, dostosowaną do wnętrza kyliksu scenę morską, która z jednej strony jest figuralna, jest w niej pewna narracja, ale z drugiej, hej, nie widzimy zupełnie tej wody ani nieba, tak jakby musimy sobie to wyobrazić. Choć z drugiej, czy naprawdę musimy? Bo, moi drodzy, kyliks, ten specyficzny typ naczynia, służył do picia wina, więc owym morzem byłoby tutaj nalane wino, a wraz z jego konsumpcją pijący dostrzegałby odsłaniający się obrazek. Jak wygląda zewnętrze tego naczynia? Jego dekoracja to oczy gorgony, więc wpisuje się to w typ waz ocznych, które zdobił właśnie tego typu element. I po prostu możemy sobie wyobrazić, jak cudownie wyglądała osoba pijąca właśnie z tej wazy. Hej, ale ceramika grecka ma do zaproponowania jeszcze coś. Ponieważ około 530 roku przed naszą erą, przypomnę, że wciąż jesteśmy w okresie archaicznym, Kory i Kurosy, pojawia się wówczas tak zwany styl czerwonofigurowy, gdzie, najprościej mówiąc, mamy czerwone figury na czarnym tle. Prekursorem tego stylu jest malarz Andokidesa, który... Słuchajcie, bardzo prosta sprawa. Jedną stronę chłop naczynia pomalował w starym, czarnofigurowym stylu, a drugą w nowym, czerwonofigurowym. I jest to scena z Heraklesem, ucztującym na Olimpie z około 520-510 roku przed naszą erą. I to, co można już zauważyć, porównując ze sobą te dwa style, to znacznie większą swobodę, pewną naturalność, żywość postaci czerwonofigurowych, gdy te czarnofigurowe wydają się bardziej obce. Styl czerwonofigurowy wyprze poprzedni całkowicie. Z jednym wyjątkiem. Waz panatenajskich, waz z oliwą, które otrzymywali sportowcy w nagrodę za zwycięstwo w igrzyskach podczas jednego z najważniejszych świąt w Atenach. Panatenai. I typowa dekoracja takiej wazy to dziedzina sportowa, w której zwyciężył dany atleta, oraz bogini Atena, patronka miasta Ateny. Nowy styl pozwalał jednak na osiągnięcie zupełnie nowego wyrazu artystycznego oraz znakomitej jakości, co pokazuje chociażby kompozycja, rysunek, ekspresja, skróty perspektywiczne, skomplikowane pozy, dynamika, na przykład malarstwa Eufroniosa, a z drugiej pewne jej wyważenie, jak na tych przykładach, czy już zupełny hit malarstwa tego czasu pod względem sposobu przedstawienia emocji pomiędzy postaciami, to przykład z okresu klasycznego. Około połowy V wieku przed naszą erą malarz Penthesilei, który we wnętrzu kyliksu umieścił scenę, gdy Achilles pokonuje Amazonkę. Ciała wszystkich postaci wypełniają okrągłą powierzchnię, są do niej dostosowane, ale najbardziej urzeka to spojrzenie osuwającej się, umierającej Penthesilei, patrzącej na Achillesa. Warto także zwrócić chociażby uwagę na wazy z późniejszego okresu hellenistycznego, z tematami lekkimi i sielankowymi, na przykład tańcem. Z jednej strony w malarstwie czerwonofigurowym zauważalne jest ukazanie osamotnionych postaci na czarnym tle. Takie wazy tworzył tak zwany malarz berliński, wypełniających wysokość brzuśca, z drugiej zaś bardzo dramatycznych i emocjonalnych, z kolejnej zaś o wyważonych cechach kompozycji, czy wręcz zupełnie przepełnionych i przeładowanych. Jak sami widzicie, świat greckiej ceramiki to zagadnienie niesamowite i fascynujące. Różnorodność form, przenikania się pewnych idei, wyrazu artystycznego, propozycji na ujęcie ludzkiej sylwetki, czy po prostu ukazanie emocji.
to coś, o czym moglibyśmy rozmawiać przez długie godziny, myśląc o ceramice. Pamiętajcie, że to nie było tak, że warsztaty tworzące ją poszły spać w okresie geometrycznym, a nazajutrz obudziły się i malowały korynckie zwierzątka. Gdy oglądamy te zabytki z perspektywy czasu, zauważamy pewne cechy stylistyczne i formalne, które pozwalają nam dopasować dany zabytek do konkretnego okresu. Ale ceramika grecka, jej przemiany to proces i przeplatanie się pewnych rozwiązań artystycznych. Ja wiem, doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że w dzisiejszym filmie było absolutnie dużo wszystkiego. Od ogromnych kraterów pokrytych geometryczną dekoracją, poprzez świat cudownych orientalnych zwierzątek z Koryntu, malarstwo protoattyckie z motywami gorgon, mitologiczne sceny, czarnofigurowe malarstwo attyckich mistrzów, wyróżnienie indywidualnych sylwetek twórców po absolutny wachlarz artystycznych możliwości i różnych artystycznych propozycji czerwonofigurowego malarstwa. Z jednej strony widzimy tutaj bogactwo ornamentyki, z drugiej zaś fantastyczne tematy jak mitologia czy sceny rodzajowe. Jeśli do tej pory myśleliście, że grecka ceramika to tylko czerwień i czerń i jakaś totalna nuda, to mam nadzieję, że przykłady, które dziś zobaczyliście, pokazały, że świat greckich waz to niezwykłe uniwersum i ma znacznie więcej odcieni. I wiecie co? Ten film absolutnie nie wyczerpuje tematu greckiej ceramiki. O nie, o tym jest znacznie więcej i można mówić znacznie dłużej. Ale jak zwykle, zachęcam Was do zadawania kolejnych pytań i poszukiwań w tym zakresie.